Sztuka w ciemno. Spotkanie dziesiąte. Sztuka i nauka. Twórczości Doroty Nieznalskiej, pracą, wątkom, tematom, które jej sztuka porusza, poświęcaliśmy naszą uwagę w poprzednich naszych spotkaniach. Wiele różnych kwestii takich drażliwych, czym powiedziałbym z mojego punktu widzenia, niewygodnych, co wcale nie znaczy, że nieważnych, już się pojawiło. Twórczość Doroty Nieznalskiej e, prace, które z, powstały, część z nich będziemy mogli, czy możemy oglądać w, w ramach wystawy w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, e, z całą pewnością są ważnym pretekstem do dyskusji na, na tematy normy, wychowania, e, przykazu, przymusu, e, kobiecości, męskości również. E, wydaje mi się, że jej twórczość i aktywność artystyczna też zasługuje na to, aby troszkę się przyjrzeć, jakby z lotu ptaka, tym różnym wątkom i koncepcjom. W ostatnich pracach porusza także tematy pamięci, śladu i rasy. Ale te wszystkie wątki, które zbiera w swojej twórczości, odnoszą się tak naprawdę bezpośrednio do niej. W jaki sposób? Moim zdaniem, jest to Przefiltrowywanie przez siebie rzeczywistości. Jest osobą bardzo wrażliwą i obserwuje to, co się wokół niej dzieje. I tak jak w jednym z wywiadów mówi, że otwiera szufladę albo włącza telewizor, i ta rzeczywistość do niej w pewien sposób mówi, i tutaj chciałabym przytoczyć takie porównanie do jakby sztuki jako nauki, właściwie, bo to, co te dwie dziedziny łączy, to przede wszystkim ciekawość. Ciekawość, to jest taka historia, która pamiętam nawet taki program z lat dziecięcych. Pewnie też możesz go wspominać, bo jesteśmy niemalże teraz nie patrz na mnie srogim wzrokiem, e, równolatkami. E, profesor Ciekawski, był taki program telewizyjny dla dzieciaków i on rozwiązywał bardzo e, proste różne rzeczy. Coś w, w stylu e, edukacji i nauki, jak z tymi bateriami, o którym kiedyś sobie rozmawialiśmy, że jak dotkniesz językiem, to widzisz, że się prąd przewodzi. I tam jest jakby ta pierwsza fascynacja nauką, i oczy się coraz szerzej rozotwierają, trafiasz do szkoły. Poza tą normą i tą dyscypliną, o której też sobie trochę mówiliśmy, jest też ta lekcja chemii, matematyki i inne, które coraz bardziej budują w nas zrozumienie, czym nauka jest. No, i obok są te zajęcia plastyki, które nie wiem jak tyle, ja wspominam jaką taką nudę, sztampowe rysunki, podstawowe informacje, podstawowe opowieści. Nikt wówczas nie zadał sobie trudu, aby opowiadać też sztukę, czy też plastykę, czy też tę aktywność twórczą, jako kolejną formę poznawania świata, jaką kolejną formę odkrywania świata, porządkowania go, a może nawet mającego coś blisko do nauki. Tak, stąd jakby jest pytanie, czy sztuka i nauka to są dwie zupełnie od siebie niezależne rzeczy? Czy może jednak się spotykają na przykład w pracach Doroty Nieznalskiej? Dlaczego możemy się dziwić, że być może nawet stawiamy znak równości między sztuką i nauką lub porównujemy te dwie dziedziny? Plastyka była uczona w szkole jako sposób na odwzorowywanie rzeczywistości. Jak dobrze namalować kwiat? płot czy jak wygląda dom, bo prawdziwy dom to powinien mieć drzwi i koniecznie ten dymek lecący z komina, ale wiemy, że sztuka do tego lub nie tylko do tego służy. Przede wszystkim ciekawość, jako ten mianownik wspólny sztuki i nauki, sztuka może służyć do zadawania pytania o naturę rzeczywistości, o... Natury rzeczywistości społecznej, natury rzeczywistości kulturowej lub emocjonalnej, w której teraz jesteśmy. I w pracach Doroty Nieznalskiej właśnie te pytania się pojawiają. One są przede wszystkim znakami zapytania do nas, jak sobie razem w tym świecie funkcjonujemy i jak to widzimy. To zupełnie jak z impresjonistami, prawda? Rozmawialiśmy sobie o nich na samym początku naszych słuchowisk i tak naprawdę również tam była ciekawość wobec zmieniającego się świata za oknem wraz z deszczem, wraz z zmianą pół roku, zmianą krajobrazu. I ta ulotność, ta to, to, to próba uchwycenia tej zmienności też mogła mieć, albo przynajmniej w moich oczach, i jestem przekonany, że również w Twoich, taki charakter naukowy, poznawczy, obserwacyjny, zbierania, rejestrowania rzeczywistości. No i chyba to samo również z twórczością, ze sztuką. Bustowski, gdzie tak naprawdę pewne kategorie, takie, które zwykliśmy nie zauważać, albo przechodzimy koło nich i uznajemy za oczywiste oczywistości, jak bliźniaczość, jak podobieństwo, jak fascynacja, nie wiem, technologią czy techniką, są przecież pewnego rodzaju badaniami, researchami, brzydkie słowo, ale chodzi o to, że, że można je wykorzystać do poznawania albo siebie bardziej. Albo też może do budowania większego zakresu wiedzy na temat danego zjawiska, do którego mogą się dołączyć też inni artyści, ale co fajne, nie tylko, bo my sami także. Dorota Nieznalska poprzez swoją ciekawość zadaje pytania na tematy, o które zwykle nie pytamy lub wręcz boimy się zapytać. Są to tematy związane właśnie z rolami płciowymi, z przemocą, z władzą, z historią. W swoich wizualnych jednak pracach porusza tematy niewypowiedziane. Jej celem nie jest jednak obrażać, lecz opowiadać historie nienazwane, niedopowiedziane i przywracać je w pamięci. Albo nawet może prowokować, bo faktycznie hmm, prowokacja jakieś mamy takie rozumienie tego słowa, że to oznacza od razu obrazę. A ja wolę patrzeć na, nią, na to słowo jak na bodźcowanie, taka zaczepka, takie e, szturchnięcie, że hej a może świat jest trochę bardziej skomplikowany, niż nam się wydaje. Nie chodzi o to, żebym ja teraz przestał w to wierzyć, czy totalnie jakby coś odrzucił, tylko żebym może pogłębił swoją wiedzę na temat tego zjawiska, które sztuka postara się nam pokazać. Ja zatrzymać się i zacząć się zastanawiać nad tym, jak ten sztorm się wydarza. Skąd się on ostatecznie takim staje? Albo jak z tą płcią, tak? Że co to znaczy, że coś jest męskie albo kobiece? Nie chodzi o to, żeby teraz wszystko robić jak do pralki wkładam, że miksować. Tylko żeby po prostu chyba nabrać większą wiedzę o tym, a tym samym chyba być pewniejszym dla siebie samego i funkcjonowania swojego społeczeństwie w świecie. Tak, to poszerzanie wiedzy towarzyszy szczególnie ostatnio dorocie nieznalskiej. Artystka zamyka się w archiwach i bada. Podobna jest właśnie naukowcom, y, pracownikom instytutów, uniwersytetów, którzy zbierają informacje i poprzez zbieranie informacji ona poszerza zarówno swój zasób wiedzy, jak i nasz. W jednej ze swoich prac, która podobna jest wizualnie do Karpackiego ikonostasu, odwołuje się do historii, która dotyczyła i dotyczy bezpośredniej rodziny, czyli wątki, które przywołuje w swojej twórczości Bezpośrednio odnosi do siebie, przefiltrowuje przez swoją wrażliwość i następnie materializuje właśnie w języku sztuki. Praca, o której mówię, odwołuje się bezpośrednio do funkcjonowania Instytutu Niemieckich Prac na Wschodzie, powołanego w 1942 roku, w skrócie nazwanego IDO. Ten instytut, powołany przez Hansa Franka, był traktowany jako zalążek przyszłego niemieckiego uniwersytetu właśnie w Krakowie. Został umieszczony w siedzibie Uniwersytetu Jagiellońskiego i on miał się zajmować badaniami tych właśnie ziem wschodnich pod kątem ich przyszłej germanizacji. Jeden z członów tego instytutu zajmował się antropologią i wysyłał swoich badaczy do sprawdzania genotypu, ale także tej ludności, która zamieszkiwała wówczas tereny Południa i wschodu, i sprawdzała, weryfikowała według ówczesnych norm naukowych ich podatność i przydatność dla niemieckiego państwa. Osoby, które nie klasyfikowały się właśnie w tych normach niemieckich, były przeznaczane do eksterminacji. Zastosowanie metody naukowej, a z naszej perspektywy powiedzielibyśmy, że, że pseudonaukowej, wyznaczało bezpośrednio wtedy, co jest. Normą, a co już nią nie jest, w tak delikatnej tkance jak rasa ludzka. Sam temat instalacji pojawił się w wyniku doświadczeń rodzinnych artystki. Jej dziadkowie wraz z niemowlęciem, czyli mamą, zostali przesiedleni w ramach akcji Wisła na obecną warmię i mazury. Ta historia rodzinna wyraźnie zapisała się w tożsamości artystki, która po latach wraca i bada swoją historię, ale także. Historię innych ludzi i przywraca ją do naszej świadomości. Tak, myślę sobie, że ten motyw archiwów, który stał się taki dosyć charakterystyczny dla twórczości, aktywności artystycznej Doroty Nieznalskiej w ostatnich czasach, on jest w ogóle coraz wdzięczniejszym takim tematem w ogóle w, w kulturze i w sztuce. Przypominam sobie pracę Joanny Ostrowskiej która analizowała e, szereg archiwów w kontekście odkrywania takich historii zapomnianych albo wymazywanych, może to jest lepsze słowo, na przykład noszące się do niewolniczej pracy e, seksualnej kobiet w trakcie II wojny światowej, gdzie były przymuszane do e, pełnienia funkcji no, osób, które świadczyły usługi seksualne. Potem one znajdują jakieś opracowanie nie tylko w książkach, ale też w ciekawych, interesujących wystawach. I poszerzają one naszą wiedzę o, o tym świecie, który jest obok nas. Nie tylko w kontekście historii, ale także myślę w kontekście otwierania tematów tak zwanych trudnych. Mówię tak zwanych, dlatego że one takimi się stały, bo ktoś nam powiedział, że one są trudne, a nie dlatego, że gdzieś tam mamy to wdrukowane czy czujemy to od narodzenia. Bo opowiadaliśmy już sobie bardzo dużo, jak wiele normatywności, w trakcie wrastania w kulturę, dorastania jest nam przekazywane i myślę, że te archiwa to jest też taki moment, w którym możemy zobaczyć, że, że coś dosyć bliskie naszemu doświadczeniu, jeżeli nie jesteśmy artystami, artystkami, em, może być przedmiotem czy elementem takiej artystycznej refleksji ze skutkami naukowymi, wiedzowymi, takimi, że z czegoś się ważnego i ciekawego dowiadujemy, tak jak teraz, w wyniku rezydencji, również doroty nieznalskiej. W Centrum Kultury Zamek w Poznaniu sporo dowiadujemy się na temat, chciałem powiedzieć, badań, ale właściwie tego, co się działo w kraju Warty, w tak zwanym kraju Warty w trakcie II wojny światowej. Praktyk i planów, pomysłów na, na segregację ludzi, na porządkowanie tego świata. Mieliśmy zresztą taki piękny przykład z literatury, który. Czytała nam Barbara w jednym ze słuchowisk, mówiący o tym, jakie normy trzeba spełniać, aby być przez tych panów uznanymi za równych sobie albo nadających się do tego, żeby dalej z nimi współtworzyć kulturę. I myślę sobie już na koniec, że te archiwa one też powinny być jak najbardziej zdemitologizowane dla nas, jako dla ludzi zwyczajnych, zwykłych, żeby się tam nie bać wejść. Zapytać i może trochę poszperać informacji na temat nie wiem historii swojej rodziny, historii swojego miejsca zamieszkania albo osób sobie podobnych, bo myślę, że to też jest budujące i ważne w kontekście tożsamości. Jakby wątek tożsamościowy również dla nieznalskiej jest, jest, jest jakimś kluczowym czy, czy, czy niezwykle ważnym. Zaprosimy Cię teraz do wykonania ćwiczenia, które w pewnym stopniu możecie zbliżyć do warsztatu artystycznego Doroty Nieznalskiej. Będzie tu mowa o przedmiotach, o tym, jakie historie mogą ze sobą nosić. Wstań i zamknij oczy. Wsłuchaj się w przestrzeń wokół siebie. Usłysz najpierw dźwięki, które docierają do Ciebie z oddali. Przysłuchuj się im, ale nie zastanawiaj się skąd pochodzą lub co znaczą. Są to dźwięki tła, które być może towarzyszą ci na co dzień. Następnie przenieś swoją uwagę na twoje najbliższe otoczenie tutaj też możesz usłyszeć wiele buczenie, pikanie, skrzypienie to jedne z dźwięków, które mogą być słyszane właśnie przez ciebie. Może być ich wiele. Spróbuj nazwać te dźwięki, które słyszysz. Jeśli w koło lata mucha, to słyszysz bzyczenie. Praca pralki może być stukaniem lub wirowaniem. Nie jest ważne, co wydaje te dźwięki, lecz o to, jak zostają przez ciebie nazwane. Spróbuj z pozornie nierozróżnialnego tła wyłonić ich kilka lub kilkanaście. Następnie Zacznij zwiedzać pomieszczenie, w którym się znajdujesz. Badaj je wystawionymi przed siebie dłonimi. Gdy napotkasz wokół siebie jakiś przedmiot lub większy mebel, który zwróci twoją uwagę, zatrzymaj się przy nim i połóż na nim dłonie. To, co poczujesz od razu, to kształt, faktura i temperatura danego przedmiotu. Pójdź dalej i wyobraź sobie dźwięki, które dany przedmiot wydaje. Niech to będą także dźwięki, które towarzyszyły życiu tego przedmiotu. Dźwięki, które go otaczały. Melodie wydawane przez sytuacje, ludzi, stukoty, świsty, huki, które przedmiot usłyszał, gdy był do ciebie transportowany lub gdy był wytwarzany. Za pomocą dźwięków niechaj ten przedmiot opowie ci o sobie historię. Jeśli masz ochotę, zwiedź tak cały pokój, w którym się obecnie znajdujesz. Dotykając i słuchając opowieści przedmiotów, które znajdują się wokół ciebie. A ty Bartku, gdybyś teraz miał zamknąć oczy i dotknąć jakiegoś przedmiotu? Myślę sobie, że to wymaga trochę takiej plastyczności głowy, którą można sobie wyćwiczyć. Bo chyba musiałbym sobie wyobrazić historie, przy których nie uczestniczyłem które mogą być prawdziwe, a które mogą się z tą prawdą mijać. I tak jak w przypadku tej rzeczywistości wokół nas, czyli na przykład w moim pokoju czy pomieszczeniu, w którym się teraz znajdujemy, to może być jakaś wyobraźnia o tym, że w tym studiu, w którym teraz się znajdujemy, mając przed sobą te mikrofony, do których mówimy, w podobnych sytuacjach uczestniczyły i uczestniczyli różni ludzie, różne poznanianki i różni poznaniacy, na przykład, którzy przyszli tu z jakąś historią, z jakąś intencją, z jakimś planem, zadaniem do zrealizowania. Nie wiem, albo będzie to poinformowanie o czymś, opowiedzenie o pasji, albo po prostu sprawienie, by słuchacze i słuchaczki danej audycji poczuli się lepiej lub dobrze. Więc jakby to jest taka sfera domniemywania. Natomiast od razu sobie robię takie, takie ćwiczenie, że gdybyśmy byli w przestrzeni mniej neutralnej, a takiej już nasączonej jakąś, jakimiś znaczeniami, symbolami, coś, co, co ma jakiś ciężar. Jak mówię, że ma jakiś ciężar, to mam na myśli, nie, nie wiem, obiekt, przestrzeń, muzeum, w którym wiemy, że, że jakieś sytuacje się wydarzały, albo, albo na przykład Centrum Kultury Zamek, który się e, znajduje w dawnym Zamku Cesarskim. I tak samo mogła właśnie rzeczona Dorota Nieznawska podczas swojej rezydencji po nim wędrować. Nie oglądać tych przestrzeni jako po prostu estetycznych, ładnych, ciekawych, ale tylko takich, które były świadkami właśnie tych takich ciężkich historii. Ciężkich, no bo przecież to była siedziba Artura Grajzera, namiestnika kraju Warty. Tam się bardzo często ważyły losy nie tylko pojedynczych osób, które miały odwagę, żeby wdrapać się na to najwyższe piętro, gdzie on miał swój gabinet. Ale no, całych grup społecznych, całych grup narodowościowych czy etnicznych. I tu się już konkretnie jakby pojawia wyobraźnia, że, że jak stąpasz po tych schodach spiralnych, ku górze, krok po kroku, e, czujesz coraz większe zmęczenie, że się spinasz ku górze. Potem masz do pokonania długi korytarz, bo tak faktycznie było, aby dotrzeć do tego gabinetu rzeczonego, wspomnianego Grajzera. To już w tobie podnosi się ciśnienie we krwi, to już zaczyna może cię boleć głowa, szybciej bije ci serce i ten strach się tam mógł pojawiać. I w tym sensie te schody, tak rozumiem to ćwiczenie, które, do którego nas zaprosiłaś, one przestają być zwykłymi schodami, tylko tam już jest jakaś konkretna historia, która się z całą pewnością wydarzała i która z całą pewnością przynosiła konkretne. Konsekwencje. To teraz, jak zaczęłyśmy mówić o tych schodach, to ja dotknęłam siebie i dotknęłam tkaniny, w którą jestem ubrana, i poczułam pewną ciężkość, ale ciężkość dźwięku, bo na dźwięki jestem bardzo wrażliwa. Um, I nie wiem, czy pamiętasz właśnie projekt dzierżoniowski o fabryce tkanin, więc jak dotykam tkaniny, to ona jest delikatna, miękka. Natomiast jeśli myślę o dźwięku, który towarzyszy, to teraz dla mnie już niezmiennie jest to potworny huk. Taki, który zagłusza wszystko, przez którego nie da się nic powiedzieć, i lata 40., 50., i nawet nie wiem, jak jeszcze dużo dalej, być może nawet współcześnie. Nie wiem, czy widzicie, że tkaniny są tkane właśnie maszynowo w ogromnym huku, więc gdybyśmy mieli prześledzić historię swoich ubrań, to oprócz nierozróżnialnego głosu ludzkiego, gdzieś właśnie mi się pojawia ten ogromny huk. I chyba to jest ten moment, w którym można dostrzec faktycznie, że mm, taka y, wrażliwość y, artystów, artystek, y, nie mówię, że tylko im przynależna, ale y, rozmawiamy sobie o Drocie Nieznalskim, więc ten kontekst jest dla nas ważny może nam pewne rzeczy przedstawiać jako bardziej czytelne dla nas, uszczegóławiać, dopowiadać albo właśnie zachęcać. Bo też tak chyba warto patrzeć na naukę jako na coś, co nie jest skończone, tylko jest co prawda próbą odpowiedzi na pewną liczbę pytań, ale zawsze na końcu powinno pojawiać się kolejne, aby się rozwijać, aby ta zabawa też, no nie boję się tego określenia, w poznawanie czy zadawanie pytań i szukanie odpowiedzi mogła trwać dalej. I tak też widzę um, szereg prac artystycznych, w tym doroty nieznalskie że to są takie preteksty dla nas, aby zacząć szukać, zadawać sobie pytania i nie przechodzić obok nich obojętnie. No i zdecydowanie ta artystka tego nie robi. W momencie, kiedy mogła wyjechać z Polski i odbywała różne rezydencje artystyczne, a w trakcie był jej proces karny związany z pracą Pasja, często jej zadawano pytanie, czy być może ona nawet sama sobie zadawała pytanie, czy tego wszystkiego nie rzucić, czy nie zostawić Polski, czy to wszystko nie jest zbyt ciężkie. No, i okazuje się, że nie, że dla niej ten kontekst, właśnie związany z jej ojczyzną, jest mega ważny, bo w Polsce wszystko do niej mówi. Ona otwiera gazetę, szafę czy czyta fragment książki i znowu chce sobie zadawać pytania. I o tym właśnie jest ta sztuka, o pytaniach. W kolejnym ćwiczeniu chcielibyśmy zaprosić ciebie do znalezienia takich wątków, które będą cię poruszały. I które spowodują, że być może ich rezultatem będzie jakaś praca artystyczna, być może tylko konceptualna, być może na powstanie tylko w Twojej wyobraźni, ale będzie w jakiś sposób właśnie stawiała te pytania. Zastanów się, o czym mówi do Ciebie świat wokół, co mówią nagłówki portali informacyjnych, o czym codziennie mówią prezenterzy radiowi i telewizyjni. Nie zatrzymuj się jednak wyłącznie na tym. Często te niedopowiedziane, ukryte lub zamazane historie kryją się w naszej codzienności. Posłuchaj rodziny lub sąsiadów. O czym oni do ciebie mówią, lub jeszcze inaczej, o czym do ciebie milczą. Na jakie tematy w ogóle nie chcą mówić? Być może to będzie dla ciebie trudne, bo tematy, o których się nie mówi, w chwili przyglądania się im mogą nieść ze sobą pewien ciężar. W chwili ich wypowiedzenia, Wywołują często szoki i obrazy. W tym ćwiczeniu nie chodzi o to, by kogoś obrazić. Nie jest to naszym zamiarem. Chcemy, byś spróbował, podobnie jak artystka, zająć się tematami przemilczanymi, trudnymi, ale jednocześnie takimi, które czujesz, że w jakiś sposób dotyczą też ciebie, że cię poruszają. Co to może być? W jaki sposób mógłbyś o tym opowiedzieć? Czy chciałbyś stworzyć rzeźbę? A może zwołać ludzi, zrobić odczyt, albo też na pobliskiej, zrujnowanej ścianie, namalować mural, który poruszy dla Ciebie ważny wątek. Sztuka w ciemno. Cykl zdalnych warsztatów sensualnych. Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. 2020. Koncepcja: Barty Knis i Magdalena Popławska. Scenariusze słuchowisk i prowadzenie: Barty Knis i Magdalena Skowrońska. Audiodyskrypcje: Dorota Żaglewska. Fragmenty literatury: czyta Barbara Prądzyńska. Z gościnnym udziałem Izabeli Gustowskiej, Jagny Dążalskiej i Eryka Kozłowskiego. Koordynacja produkcji Magdalena Popławska. Realizacja Eryk Kozłowski. Produkcja nagrań kolektyw VIEW. Mikołaj Ludwik Szymkowiak, Grzegorz Leszczyński i Jagna Nawrocka.